Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Witolda Gadowskiego pod tytułem Tajemnica spowiedzi. Książka została wydana niedawno, ponieważ w zasadzie została wydana w ubiegłym roku 2022. W wydawnictwie Witolda Gadowskiego. Ja tylko powiem, że miałem okazję przeprowadzić spotkanie z autorem w środę 8 marca, w Dniu Kobiet. Spotkanie, które zgromadziło wielką rzeszę osób, rzeszę fanów Witolda Gadowskiego, który znany jest przede wszystkim jako komentator polityczny, publicysta, dziennikarz, reportażysta, który słynie z komentarzy tygodnia zamieszczanych co tydzień na swoim kanale na YouTube. Natomiast spotkanie, które przeprowadziłem z Witoldem Gadowskim, dotyczyło właśnie tej książki, Tajemnica spowiedzi, którą przed chwilą pokazywałem. Książki bardzo ciekawej dla mnie i takiej, można powiedzieć, jakby napisanej pode mnie. Już mówię dlaczego. Otóż książka Tajemnica spowiedzi jest rodzajem kryminału, ale kryminału niejednorodnego, ponieważ mieści ten kryminał w sobie zarówno wątki romansowe, jak i swego rodzaju jest to powieść środowiskowa. Dlaczego jest to powieść środowiskowa? Ponieważ opowiada ona o Krakowie współczesnym, o Krakowie, w którym dzieją się rozmaite dziwne sprawy, afera, intryga kryminalna, romans. Także tu bohaterem jest ksiądz, który jest księdzem takim niecodziennym, ksiądz Robert Stalski. Ksiądz, który jest jednocześnie słabym człowiekiem, ulegającym namiętnościom, pokusom, nie stroniący również od używek, od alkoholu, a jednocześnie jakoś powołany do tego kapłaństwa, choć sam uważa się za urzędnika jedynie, a nie za prawdziwego kapłana z powołania. Więc byłaby to intryga księdza, ale główną jakby osią fabularną jest, można powiedzieć, relacja miłosna pomiędzy bohaterem Tomaszem a Anną Krzepicką, która jest wiolonczelistką, która gra w operze. I ten wątek jakby jest wygrany bardzo delikatnie. Pasował zresztą do spotkania w Dniu Kobiet 8 marca. Nie ma tu epatowania wulgarnością, nie ma tu epatowania zbyt łatwym erotyzmem. Jest po prostu bardzo delikatnie przedstawiona właśnie relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną, mężczyzny, który goni właśnie za swoją kobietą. Jak on goni? Otóż na spotkaniu usunąłem taki wniosek, który dotyczy tej książki, że ona jest jakby zbudowana troszeczkę jak ten zabieg stosował David Lynch w Twin Peaksie. Mianowicie, owszem, bardzo ważna jest fabuła, ale również ważne jest to, co nazywa się aktualiami czy okolicznościami zewnętrznymi tej fabuły. A co to są za okoliczności? Otóż w Twin Peaks taką okolicznością była kawa i pączki, które jadł agent Cooper. Natomiast tutaj mamy właśnie wszechobecny zapach kawy dobywający się z kawiarni, różnych kawiarni w Krakowie, jak Rio, jak Vis-a-Vis, jak Loża, jak klub dziennikarzy pod Gruszką, w którym zresztą było spotkanie z Witoldem Gadowskim, które miałem przyjemność prowadzić. I właśnie ten zapach kawy, dodam właśnie, mniej alkoholu tu jest, a więcej kawy smakowanej jakby w takiej intymności. Otóż właśnie tak by można powiedzieć, że jest to jednocześnie kryminał i swego rodzaju romans, czy powieść miłosna, która niewiele ma jednak wspólnego z jakimś, można powiedzieć, takim harlekinem, wzruszaczem łez,
ponieważ jest to oparte, można powiedzieć, też na tej właśnie ci bohaterowie, ten Tomasz Kowalski czy alter ego samego Gadowskiego Andrzej Brenner, to postacie archetypowo męskie, postacie, które można jakby porównać do tych bohaterów na przykład Chandlera czy Harry Hola, który stworzył Joe Nesbo, czy Kurta Wallandera, który stworzył Henning Mankell. Są to postacie męskie, które nie boją się bójki, nie boją się bitki, nie boją się rozlewu krwi i nie boją się niebezpiecznych sytuacji. Tak też świat męski poniekąd został przedstawiony, przeciwstawiony światu kobiecemu, temu światu delikatnemu, etrycznemu, światu, można powiedzieć, zanurzonemu też w sztukę, ponieważ Tomasz i Anna chodzą na przedstawienia, oglądają między innymi przedstawienie według Idioty Fiodora Dostojewskiego, chodzą też do opery, zatem strona kobieca byłaby tu stroną właśnie taką miękką, eteryczną, delikatną, strona męska byłaby stroną silną, stroną, która nie boi się ryzyka, nie boi się niebezpieczeństw, która wręcz przyciąga rozmaite kłopoty. No i tak właśnie na tej intrydze kryminalnej, której rzecz jasna nie będę zdradzał, jest osnuta ta powieść. Państwo pewnie sami się z nią zapoznają. Ja tylko dodam, że niezwykle urzekł mnie w tej powieści odmalowany Kraków. Kraków, który pada tu zdanie o Krakowie, że jest to jakiś nieodgadniony byt, w którym mają sytuację, tu też cytat, rodem z podchmielonego Witkacego, zaprzyjaźnionego z zabiedzonym Wyspiańskim. Kraków jakby odrealniony, Kraków surrealistyczny, Kraków pełen ekscentryków, dziwaków. Tutaj w ogródku vis-a-vis pojawiają się, dodam, rzeczywiste postacie jak Silver Moon, zwany również Maestro, czy Waldemar, znany mi osobiście. Postacie również jak ze snu, bajkowe, odrealnione, które w zasadzie nie wiadomo, jak się pojawiają w owym vis-a-vis, w owym zwisie i jak znikają. Po prostu są jak zjawy albo duchy. Tak też uchwycona została w tej powieści Tajemnica Spowiedzi, jakby uchwycona atmosfera Krakowa. Krakowa, który jeszcze pamięta kabaret Zielonego Balonika, Jamę Michalika, młodopolskie snucie się po ulicach, czy choćby w XX wieku piwnice pod baranami Piotra Skrzyneckiego, kiedy ten kabaret wylegał na ulicę, a wszyscy snuli się jak zjawy w chocholim tańcu, by przez noc maszerować ulicami od ogródka do ogródka, by nad ranem powitać świt w jakiejś innej knajpie bądź barze mlecznym. Tak też, taki jest Kraków, chociaż chciałbym też powiedzieć, ponieważ rozmawialiśmy z Witoldem Gadowskim również o jego książce pod tytułem Boży pył codzienności, w której autor narzeka na Kraków obecny, Kraków skomercjalizowany, Kraków niejako korporacyjny, który coraz bardziej w sensie ogródków na przykład upodabnia się do Warszawy. Do Warszawy, która stała się centralą Polski, do której wszyscy jeżdżą, aby załatwiać swoje sprawy, swoje interesy. Natomiast Kraków jest miejscem swoistym mikrokosmosem, przestrzenią przyjazną, przestrzenią swojską, przestrzenią familiarną i właśnie taką po bachlinowsku familiarną przestrzeń chciał uchwycić narrator tej książki, a zarazem autor tej książki, Witold Gadowski, co zresztą świetnie mu się udało, ponieważ właśnie mamy chociażby tutaj wymienioną gospodę Koko na ulicy Gołębiej, również słynne miejsce spotkań, słynne miejsce również słynące z dobrej strawy, z odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Także ów Kraków uliczek, kawiarni, ogródków, rozmaitych knajp niewątpliwie przyciąga tutaj taką duszę na poły introwertyczną, a na poły ekstrawertyczną, pragnącą się zaprzyjaźnić. Dodam, że miejscem osiowym również w tej powieści jest antykwariat Kronopis, mieszczący się na ulicy
świętego Jana. Nie wiem, czy on ma odpowiednik w rzeczywistości. Prawdopodobnie ma antykwariat, w którym jakby jest to jakaś baza taka, z której odchodzą poszczególne wypadki mające miejsce w tej powieści, którą czyta się, można powiedzieć, chociaż pewnie to uproszczenie, po prostu lekko, łatwo i przyjemnie. Jest to na pewno dobra powieść, która pomaga odpocząć właśnie, a jednocześnie owa intryga kryminalna sprawia, że jednak śledzimy z emocjami pewnymi i z ciekawością, co się dalej wydarzy, co zrobi Tomasz, co zrobi Andrzej Brenner, co zrobi Anna Krzepicka. Postacie są tu wyraziste, charakterystyki są tutaj, można powiedzieć, odmalowane ostro, te kontury są ostre. Tych bohaterów da się lubić tak, jak da się lubić atmosferę Krakowa, sam Kraków i to, co wszystko, co dookoła niego się właśnie dzieje. Ta powieść jest mi bliska, ponieważ część tych postaci z Ogródka Vis-a-Vis ja po prostu poznałem kiedyś, bardzo polubiłem tych bohaterów, a zarazem ludzi, którzy są dla mnie przyjaciółmi, dlatego również Tajemnica Spowiedzi jest mi bliska ze względu na to. Dodam, że owa intryga kościelno-kryminalna również ma miejsce w kościele świętej Anny, gdzie ksiądz Robert Stalski osiadł na parafii. I to wszystko jakby jest zaplątane również, no nie bójmy się tutaj powiedzieć tego, wątek metafizyczny, wątek eschatologiczny, wątek Boga, księdza pogubionego wśród rozmaitych afer, bo wcześniej był w Watykanie. Te afery dzisiaj jakby przybrały na sile. Mowa tu o aferach pedofilskich. Gadowski jako publicysta nie stroni od bieżączki współczesności, chociaż jako pisarz ma wyraźny również taki rys anachroniczny, konserwatywny, tradycjonalny, który jakoś przykuwa, przynajmniej moją uwagę przykuł, ze względu na pewną niedzisiejszość tej narracji. Zresztą tam pada w pewnym momencie powieści taka swoisty lament czy tyrana nad obecnymi czasami, które giną w smartfonach, komórkach, rozmaitych sieciach społecznościowych, internetach, a nie zauważa się właśnie żywego człowieka, z którym można rozmawiać, spędzić czas, co prowadzi do atomizacji i monadyzacji społeczeństwa, gdzie jakby tworzą się osobne wyspy, które ze sobą się nie komunikują. Witold Gadowski na swoim spotkaniu apelował o lokalność, którą również można nazwać regionalizmem, aby te małe ojczyzny jednak ze sobą się komunikowały, aby wiedziały nawzajem o sobie. To wydaje mi się tutaj dość istotne, aby jednocześnie być skromnym w swoim patrzeniu na świat i przeżywaniu życia, a jednocześnie uczciwym wobec tej rzeczywistości i szukać prawdy. Jak głosi cytat z tej książki, liczy się tylko prawda, reszta to niepotrzebne dekoracje. Oczywiście można powiedzieć, że to poszukiwanie prawdy niesie ze sobą jakąś cenę, prawda? Cenę pewnego ostracyzmu. Ja nie oceniam Witolda Gadowskiego jako publicysty, komentatora. Nie jest mi ten dorobek jego szczególnie i dobrze znany. Ja oceniam go jako pisarza, literata, który ze swoistą wrażliwością bliską mi maluje współczesny Kraków, obecne postaci i jakby tworzy właśnie to, co już powiedziałem, swoisty klimat bardzo bliski mojej wrażliwości, który też opiera się ta wrażliwość na takim zamiłowaniu do szczegółu, o którym już mówiłem. Autor jakby malując charakterystyki skupia się na właśnie szczegółach ubioru, również gestach i tak dalej, co tworzy pewną taką tkaninę powieściową, dzięki której właśnie smakujemy te różne szczegóły, detale i możemy się rozkoszować właśnie ową atmosferą powieści. Być może dla tej atmosfery warto ją czytać również ze względu na intrygę kryminalną, również ze względu na spory ładunek intelektualny oraz emocjonalny zawarty w tej powieści. Niewątpliwie warto ją czytać. No, jakby to powiedzieć, no, nie będę zdradzał, co tam się dzieje, nie chcę spoilerować. Chciałbym po prostu zachęcić do przeczytania w jakiś dzień, kiedy czujemy się na przykład zmęczeni po pracy, kiedy szukamy jakiegoś wytchnienia. Wydaje mi się, że książka Tajemnica Spowiedzi
może być takim wytchnieniem. Mało mówiłem w tym filmiku o Bożym Pyle Codzienności. Boży Pył Codzienności to zbiór publicystycznych artykułów, felietonów, które również są odważne, jakby wbrew współczesnym czy ponowoczesnym modom. Gadowski jawi się jako konserwatysta, który strzeże po prostu tradycyjnego ogrodu wartości i to również jest mi bliskie. Można oczywiście zastanawiać się, czy świat, który poszedł tak daleko i tak dalece się skomplikował, czy jest możliwość jakby przywrócenia dawnego, anachronicznego przeżywania tej rzeczywistości. To jest spór, który będziemy toczyć, zapewne długo rozmawiać, ale na tym spotkaniu padło takie zdanie, żeby oderwać jednak dzieci od smartfonów i wysłać je na boisko, żeby zagrały w piłkę z rówieśnikami. Być może taka nasza wykształcająca się wirtualna świadomość nie jest czymś zanadto dobrym, jeśli jest nadużywana, ponieważ internet niesie ze sobą również dobrodziejstwa, tego się nie da skreślić. Niesie ze sobą możliwość łatwiejszej komunikacji, przez przesyłania rozmaitych treści. Ale chodzi o to, żeby nie przesadzić i nie zapomnieć o żywym człowieku. Jak pisał Gadowski w Bożym Pyle Codzienności, to, co buduje nasze relacje, to właśnie spotkania. To, co buduje społeczeństwo, to właśnie spotkania. I można powiedzieć, że tajemnica spowiedzi jest poniekąd powieścią o relacjach i o spotkaniu, a przede wszystkim o miłości, która właśnie jest jednocześnie piękna i jednocześnie niespełniona. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz pokażę okładkę tej książki. Tak ona wygląda. Zachęcam do jej zamawiania, do jej kupowania. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!